Paweł, czy z fotela masującego mogą korzystać osoby w każdym wieku? Najczęściej tak, ale nie bierzemy tutaj pod uwagę wieku ducha, a wiek ciała. Małe dzieci, które wciąż rosną, nie potrzebują masażu, dlatego najlepiej zachęcać je do aktywnego trybu życia. Pojawia się też kwestia wzrostu. Przy niskim wzroście dzieci mechanizm masujący może nie działać prawidłowo, a system skanujący nie rozpozna kształtu ich kręgosłupa. Nie ma jednak powodu, dla którego nie mogłyby na przykład rozkładać fotela lub skorzystać z prostej techniki rolowania. W jakim wieku można zacząć korzystać z fotela masującego? Zależy to od dziecka i okoliczności. Zazwyczaj od około 15 roku życia. Często to właśnie jest czas, kiedy młodzież może już odnieść korzyści z masażu w fotelu masującym. Na przykład, kiedy ktoś ma nieprawidłową postawę z powodu zbyt długiego przebywania w jednej pozycji lub przeciwnie, wykonuje zbyt wiele ćwiczeń. Od około 25 roku życia zaczynamy przyzwyczajać się do pewnych rutynowych czynności, które w połączeniu z naszym stylem życia mogą być przyczyną stresu, a nawet bólu mięśni. Wtedy warto się zrelaksować i zapobiec ewentualnym przyszłym problemom. A kiedy jesteśmy starsi? Kiedy się starzejemy, korzystanie z fotela masującego może pomóc złagodzić ból związany z naturalnym starzeniem się i postępującymi dolegliwościami. Istotne jest też to, aby być świadomym swojego ciała, ponieważ może być to właśnie ten moment, kiedy będzie trzeba poprosić lekarza o radę. Ale nie martw się, masz jeszcze naprawdę wiele lat, by w pełni korzystać z fotela masującego.